moja pierwsza wycieczka, wybieram się w okolice Góry Krzyżowej. Pogoda troszeczkę się popsuła w porównaniu z rankiem, ale myślę, że nie będzie padało, w razie czego mam opakowanie przeciwdeszczowe. Dotarłem w miejsce, w którym muszę skręcić w prawo, w ulicę Świętego Włodzimierza. I właśnie natrafiłem na tą ulicę i tam będę już dość stromo podchodził do cerkwi prawosławnej. Zza zakrętu ukazała mi się ciekawa sylwetka cerkwi prawosławnej. Lekko podmęczony dotarłem na wejście do tej cerkwi prawosławnej. Stąd kopuły wyglądają po prostu bajecznie. Wyżej cerkwi dochodzimy do miejsca, w którym wreszcie się ukazała jakaś tabliczka związana ze ścieżką, którą chcę podążać. I to jest właśnie ta ścieżka. Jestem na szczycie Góry Krzyżowej. Tu jest górna stacja wyciągu z Krynicy, tylko zimowego. Tam w dole jest Krynica. Nawet można zobaczyć nowe łazienki mineralne. Będę teraz wędrował dalej z Góry Krzyżowej w kierunku Słatwin. Tam, tą ścieżką, która tam wchodzi w las. Żółty szlak zbiega z Krzyżowej Góry w kierunku Krzyżowej Przełęczy o dość wąską i stromą ścieżką. No to jest właściwa przełęcz krzyżowa. Tu jest krzyżowanie się różnych szlaków turystycznych. Jedne biegną w kierunku Doliny Czarnego Potoku i dalej na Jaworzynę Krynicką. Inne zaś biegną dalej w kierunku Jaworzynki oraz Słatwin, gdzie ja się udam. Z lasu wychodzimy prosto na pola narciarskie nad Słatwinem. Szczyt Jaworzynka. A tu przy dróżce takie oto kwiatki.
Krosno, to dla ciebie, Marianna. Taka gromadka kwiatków. Narciarskie trasy w Słotwinach, po których kiedyś dawno tam śmigaliśmy. Tak wygląda infrastruktura tej największej w Słotwinach stacji narciarskiej. No i nareszcie dotarłem do cerkiewki w Słotwinach. Obecnie ona pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego. Przechodząc pieszo przez całą długą wieś Słotwiny, dotarłem do krzyżówki, stąd już teraz to już blisko do naszego, mojego sanatorium. No jestem, po drodze mijam Park Słotwiński, to jest taki wodospad, ten potok to Kryniczanka.